Szanowni Państwo, jeśli potwierdzą się informacje o tym, że rzekomo pan Jerzy Kurella zostaje prezesem Tauronu, jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce, to będzie oznaczało, że pan Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu, kontynuuje swoje rozdawanie kart w sektorze spółek Skarbu Państwa, nie bacząc na to, że trwa właśnie kampania wyborcza, że kończą się rządy Platformy Obywatelskiej. Minister Kowalczyk dokonuje ostatniego skoku Platformy na spółki Skarbu Państwa z bardzo bogatym sejfem. Spółki, w których znajduje się mnóstwo pieniędzy, spółki, które bardzo dobrze zarabiają i tam minister skarbu szuka teraz pieniędzy, podobno na kopalnie, ale wiadomo, że jak znajdą się pieniądze na kopalnie, to też znajdą się pieniądze dla wszystkich przyjaciół i znajomych królika, czyli pana ministra, wiceministra skarbu Wojciecha Kowalczyka. Pan Wojciech Kowalczyk wcześniej, kilka tygodni temu, wymienił zarząd w Banku Ochrony Środowiska, usiłował wymienić zarządy w PZU i w PKO BP. Zapewne będzie jeszcze starał się wymienić zarządy w innych spółkach Skarbu Państwa. Jak widać, raz mu się udaje, raz nie. Zobaczymy, czy pan prezes Kurella spełni wszystkie żądania ministra skarbu, pana Kowalczyka, i sypnie groszem na kopalnię, doraźnie zasypując dziury, które powstały po 8 latach rządów Platformy.